1 grudnia zainaugurowana została nowa Rada Miejska. Sesję otworzyła najstarsza wiekiem radna Danuta Cząstka. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Ogrodowicz wręczył nowym radnym zaświadczenia wyboru, po czym złożone zostało ślubowanie i przystąpiono do wyboru przewodniczącego. Kandydat był jeden, Mariusz Majak z Alternatywy dla Pyrzyc. Po wybraniu Mariusza Majaka przystąpiono do głosowania nad wiceprzewodniczącymi, którymi zostali Ryszard Grzesiak z Platformy Obywatelskiej i Wiesław Kruszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dopiero w drugiej turze wyborów poznaliśmy nazwisko nowego burmistrza. Został nim Marek Olech. W pierwszej turze Jerzy Marek Olech uzyskał ponad 45% poparcie. Mariusz Majak otrzymał nieco ponad 20% głosów mniej. Z przegraną musiał pogodzić się rządzący przez ostatnie 12 lat burmistrz Kazimierz Lipiński oraz Ryszard Grzesiak, kandydat Platformy Obywatelskiej. 1/3 nowych radnych została wybrana z Komitetu Alternatywa dla Pyrzyc. Mariusz Majak, Damian Błażejewski, Zofia Gumowska, Marian Osenkowski i Joanna Kołatkiewicz. Po 3 radnych będzie reprezentował Platformę Obywatelską. Dariusz Jagiełło, Bożena Tołoczko i Ryszard Grzesiak oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, Wiesław Kruszewski, Danuta Cząstka i Jerzy Wroński. Jednego reprezentanta uzyskały Prawo i Sprawiedliwość, Mirosław Budynek, Sojusz Lewicy Demokratycznej Miłosz Łuszczyk, Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Marka Olecha Joanna Dąbrowska i Komitet Wyborczy Wyborców Małgosi Piotrowskiej Małgorzata Piotrowska. 23 listopada w sali restauracji Korona miała miejsce druga konferencja projektu unijnego Przepis na sukces. Uczestniczyli w niej głównie lokalni przedsiębiorcy i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach. W czasie konferencji wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia. Gra jest naprawdę o może i niemałe pieniądze, bo można pozyskać do 40 tysięcy złotych oraz przez okres 6 miesięcy można otrzymać wsparcie tak zwane pomostowe na opłatę ZUS-u, podatku, dzierżawy za lokal, telefonów. Jest to kwota w wysokości 1200 zł. Powiat Pyrzyce, Urząd Pracy Pyrzyce i moi bezrobotni. Moi beneficjenci, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Cieszę się z tego powodu, że tyle osób, że rozpoczęliście te szkolenia, ale też i skończyliście i dalej będziemy prowadzić ten projekt, ponieważ praktycznie będziecie mogli to sprawdzić, to czego się nauczyliście, zdobyliście nową wiedzę, odbywając staże u pracodawców. Mam nadzieję, że wszyscy znaleźli, a jeśli nie, to dzisiejsze spotkanie jest właśnie od tego, żebyśmy mogli Wam pomóc i znaleźć odpowiednich pracodawców. Szkolenie prowadzone było przez Centrum Kształcenia Kursowego Wiedza dla Wszystkich z Myśliborza. Uczestniczyło w nim po 30 osób z powiatów pyrzyckiego i myśliborskiego. Cele projektu to zmiana postaw w szukaniu pracy z pasywnych na aktywne, m.in. przez udział w warsztatach i poradnictwie indywidualnym oraz grupowym, podniesienie wiedzy lokalnych pracodawców na temat korzyści z zatrudnienia długotrwale bezrobotnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pobudzenie do motywacji do działania na rynku pracy, jak również organizacja miejsc staży. W Kościele katolickim zaczął się Adwent, okres oczekiwania na przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym roku pierwsza niedziela Adwentu wypadła 28 listopada. Jest również pierwszym dniem nowego roku liturgicznego. Hasło obecnego to w komunii z Bogiem. W czasie Adwentu w liturgii obowiązuje kolor fioletowy, symbolizujący oczekiwanie, a także nie śpiewa się chwała na wysokości Bogu. Ciągle na coś w naszym życiu czekamy. Oczekujemy, chcemy, żeby jakaś chwila i spotkanie nadeszło. Dla nas Adwent jest również takim czasem oczekiwania. I choć w supermarketach już są choinki, są bombki, lampki, można nawet usłyszeć już kolędy dzisiaj w supermarketach, to przecież, moi drodzy, Adwent to nie jeszcze Boże Narodzenie. Adwent to jest ten czas, który po pierwsze ma nas przygotować do tego ostatecznego spotkania z Chrystusem, który przyjdzie na końcu czasu. Ma nas również przygotować do tego, żeby ja odejdę z tego świata, zamknę swoje powieki, serce moje przestanie bić, abym był gotowy do spotkania z Nim. Dopiero w kolejnym miejscu Adwent ma nas przygotowywać do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
Po raz 17 Caritas Polska razem z Ewangelicką Diakonią i Prawosławną Eleos organizuje akcję wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W tym roku jest do wyboru kilkanaście wzorów świec w cenach 5 i 15 zł. Po raz kolejny również ma miejsce akcja Serduszko. Od 5 grudnia w kruchcie kościoła będzie stała choinka ozdobiona serduszkami z imionami i wiekiem dzieci z ubogich rodzin. Będzie można przygotować dla nich paczki, dostarczyć je trzeba z naklejonym serduszkiem 12 lub 19 grudnia przed każdą mszą świętą. Proszę, w jakiej cenie? 15. W nocy z 3 na 4 grudnia wybuchł pożar na zapleczu sklepu sieci Eko. Spłonęła część dachu oraz ścian magazynu. Sklep jest nieczynny. Przyczyn na razie nie znamy, ale poinformujemy o nich w kolejnych informacjach. Do Pyrzyc zawitała zima, czas zmian nie tylko w przyrodzie, ale również w telewizji Pyrzyce. Trwa budowa nowej scenografii oraz montaż oprawy graficznej, dlatego dzisiejszy serwis wyjątkowo powstał bez studia. Kolejne wydanie informacji już w nowej oprawie i z lepszym sprzętem jeszcze przed świętami. Zapraszamy serdecznie.